Zbliża się czas rozliczania z fiskusem. Swój 1% podatku można przekazać organizacjom pożytku publicznego, także tym lokalnym. Wśród nich jest m.in. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, która kolejny raz zachęca do wsparcia. Każda z osób odprowadzających podatek może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Proces ten nie jest skomplikowany, a to oznacza, że w łatwy i szybki sposób można pomóc. Na terenie powiatu raciborskiego jedną z organizacji, której można przekazać swój datek, jest Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego. W imieniu fundatorów i zarządu fundacji zwracam się do Państwa o wsparcie fundacji poprzez przekazanie tego 1% podatku dochodowego. Głównie wspieramy szpital nasz poprzez zakup sprzętu, który każdorazowo jest uzgadniany z dyrektorem szpitala, tak by nie zdublować się czymś niepotrzebnym. Jak wiadomo, postęp techniki medycznej jest bardzo duży. Coś, co było 5 lat temu nowoczesne, dzisiaj może już być lekko przestarzałe. Poza tym sprzęt zużywa się i dlatego konieczna jest non-stop wymiana zużytego sprzętu lub zakupywanie sprzętu nowego, nowej generacji. Niestety w tym roku nie będzie możliwości rozliczania PIT-u przez fundację, bo koszt pracy biura rachunkowego przerasta możliwości organizacji. Mimo to Fundacja na rzecz Szpitala liczy na wsparcie, także te płynące w ciągu całego roku. Konto fundacji jest otwarte cały rok. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, możliwość, może w każdej chwili przekazać dowolną kwotę na konto fundacji i te pieniążki zostaną spożytkowane na zakup, tak jak wspomniałem, na zakup sprzętu. Na koniec roku, po podliczeniu wpływów wszystkich, no, składamy taką deklarację do pana dyrektora szpitala, że taka kwota jest do dyspozycji i zapytanie, co by chciał, żeby za to zakupić. Czas pandemii dla szpitali jest szczególnie trudny. Część diagnostyki i zabiegów nie jest wykonywana, przez co zmieniają się aktualne potrzeby placówek medycznych, także raciborskiego szpitala. Przez ostatnie 2 lata fundacja nie kupowała sprzętu, gdyż szpital był nastawiony na pandemię i dostawał wsparcia z innych instytucji, w tym z budżetu państwa, z instytucji prywatnych, od osób prywatnych. Duże wsparcie płynęło do szpitala, więc ustaliliśmy z dyrektorem, że środki, które zbiera fundacja, będą pozostawały na koncie fundacji. Nie wydamy ich na inny cel. W momencie, kiedy zakończy się pandemia, szpital wróci do normalnej działalności. Szpital określi nam, co by chciał, żeby za te pieniążki kupić. Fundacja działa już od 18 lat. W tym czasie udaje jej się regularnie przekazywać sprzęt do szpitala na Gamowskiej.